Muszę powiedzieć wam tylko jedno. Jestem i właśnie kupiłem. Siemano, witam serdecznie. Ostatni dzień w miejscowości Luquillo, czyli ostatni dzień odpoczynku na Puerto Rico. W planach były obiecane lekcje surfingu, zatem idę na śniadanie typowo lokalne tutaj w piekarni, która nawet nie wygląda na jakąkolwiek opcję jedzeniową. Zjem i udajemy się na plażę. Miejmy nadzieję, że będzie się opcja. Jak można zauważyć, troszkę popadało w nocy i rano, oby były fale. To wygląda typowe śniadanie tutaj w miejscowości Luquillo, gdzie się znajduje. To jest sok, jajecznica z serem i chleb taki podpieczony. To jest jedna z najtańszych opcji, które można ogarnąć. Kosztuje 7,20 dolara. Smacznego. Ciekawostka jest taka, że w lokalach wszędzie tutaj w Puerto Rico doliczałem wam 7% do ceny, która jest podawana wszędzie. Czyli jak obiad kosztował mnie 5,25 plus dolara 50 za ten takie ciasteczko jeszcze dodatkowe, no to zamiast 6,75 zapłaciłem 7,25, no bo był doliczony ten podatek 7%. Tam jest pokazane na rachunku, że jest 1% jakiegoś tam buena, 1% jakiegoś tam podatku jednego i 6% jakiegoś tam podatku drugiego. Nie zdziwcie się, jeśli na przykład pójdziecie do restauracji, będziecie mieli zapłacić dychę, bo tyle będzie kosztował was posiłek, 10 dolarów. Będziecie mieli wyliczoną dychę, a wam na końcu gościu powie, że 10,70 na przykład. I powiecie, zabrakło mi 70 centów. Tak więc weźcie sobie to pod uwagę. A jedę na plażę zapytać się, czy moje lekcje surfingu będą się odbywać. No i witamy serdecznie na plaży La Pared i nie macie nikogo w wodzie. Napaliłem się wczoraj, że nawet jak będą kiepskie fale, to pójdę pływać, ale nie da się dzisiaj surfować, no bo nie ma fal, tak jakbyś powinna łapać cokolwiek, tak więc trzeba by coś innego wyczarować. Oczywiście nie mogę mieć do nikogo pretensji. Pogoda jest jaka jest i wracamy pomału do hostelu popracować, a później zabiorę was na część tak zwanego lasu deszczowego. Tak więc idziemy. Wróciłem po raz drugi na plażę i tutaj fale zmiatają ludzi normalnie z jak nie wiem co, powiem wam, że dawno nie widziałem tutaj tak wzburzonego morza, odkąd tu jestem. Są dwie osoby, albo jedna osoba w wodzie. Właśnie teraz gościa tak przetyrało, że jak nawet go nie widzę. O dobra, dopiero wypłynął. Tak więc bardzo mocne fale dla typowo dla ludzi, którzy mają jaja, żeby dzisiaj popływać. Ja chciałbym poruszyć ważną kwestię. Ale piękny set był. Teraz dzieje się bardzo dużo w świecie podróżowania. Ja chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy jest to pewnego rodzaju koniec taniego podróżowania i czy jest to koniec taniego podróżowania dla mnie. A czym się to różni dla mnie, a dla was? Już wam mówię. Tak więc o co chodzi z tym tanim podróżowaniem? Oczywiście nadal na świecie jest sporo ciekawych miejsc, które można zobaczyć za grosze. Można znaleźć naprawdę bardzo fajne oferty, jeżeli chodzi o loty, o pobyt. I z reguły te opcje, czyli nocleg i jedzenie, są w miarę, można powiedzieć, przystępne na każdą kieszeń. Z reguły loty są tą opcją, która uniemożliwia nam podróż, ponieważ są często bardzo drogie i nawet bardzo często przekraczają 50% naszego budżetu. Czyli jeżeli lecimy do Tajlandii na przykład i mamy, nie wiem, dostępne 4000 zł, to spokojnie przez 2 tygodnie można przepękać za 2000 zł, a drugie 2000 trzeba często żygnąć na bilet. I teraz jako wy, osoby, które na przykład
podróżują, powiedzmy, mniej ode mnie. Oczywiście nie wszyscy, bo pewnie są osoby, które widziały o wiele, wiele więcej niż ja, ale strzelam, zakładam, że jest sporo osób, które jeszcze nie widziały sporej ilości świata i na przykład zamykanie granic lądowych bardzo nam utrudnia podróżowanie, ponieważ powiedzmy, jeżeli byłem w Ekwadorze, w Quito, miałem dosłownie 6 godzin autobusem w stronę granicy z Kolumbią, przekroczyłbym granicę i powiedzmy za około, nie wiem, 15-20 dolarów byłbym w stanie przekroczyć granicę Ekwador-Kolumbia. Z racji, że ta granica była zamknięta, musiałem wziąć lot za złotych 800, czyli są bardzo spore koszta. Dalej, jeżeli chcielibyście jechać, powiedzmy, Peru, Boliwia, te kraje są otwarte, ale również trzeba wziąć lot i często te loty kosztują w granicy 1000, nawet do 1500 zł, czyli teraz trochę te zamykanie granic lądowych przeszkadza w podróżowaniu, no bo trzeba wydawać kolejne siano na bilety. Ale dodatkowo w moim przypadku jest opcja odwiedzenia wielu krajów, czyli w wielu miejscach na świecie byłem i ta liczba miejsc, które chciałbym zobaczyć, się za każdym razem kurczy i te destynacje są coraz bardziej, że tak powiem, egzotyczne i coraz ciężej dostępne, czyli jak widziałem większą część, powiedzmy, Ameryki Południowej, to te kraje, które mi na przykład zostały, między innymi Urugwaj, Wenezuela, Surinam, są to kraje, do których się dolatuje ciężej, drogą lądową jest bardzo ciężko wjechać, lotów jest mniej, zatem koszty są automatycznie coraz większe i zauważyłem, że pomimo, że jakieś tam, powiedzmy, pieniądze na YouTubie zarabiam, to i tak koszty moich podróży są z każdym miesiącem coraz droższe, ponieważ ja muszę wydawać więcej siana na bilety, na loty, na testy, tak więc zauważam właśnie, że pomimo, że nadal wydaję bardzo mało, bo śpię w hostelach, jem tanie lokalne jedzenie, to niestety te bilety przez dostępność miejsc są coraz droższe. Nadal w wielu miejscach jest dość tanio, jeżeli chodzi o noclegi. Praktycznie cała Ameryka Łacińska jest dość tania, jeżeli chodzi o Puerto Rico, w którym się znajduję. Dolot był w miarę tani, no bo zapłaciłem 100 dolarów czy 120 z Salwadoru, więc to nie są nie wiadomo jakie pieniądze, ale teraz lecąc z Polski musicie zapłacić o wiele więcej, bo najprawdopodobniej musicie, powiedzmy, dolecieć z Warszawy do Nowego Jorku albo do Miami, następnie przesiąść się i dopiero polecieć do Puerto Rico, czyli są kolejne koszta, plus, tak jak mówię, tutaj transport publiczny praktycznie nie istnieje, więc za wszystko trzeba płacić więcej. Jeżeli chodzi o noclegi w Puerto Rico, to mnie kosztuje, wydaje mi się, około 27, 8, 30 dolarów nocka w hostelu. Jest to chyba najtańsza opcja, jeżeli chodzi o Puerto Rico. Doszedłem na drugą część plaży, w której jeszcze nie byłem. Jest to plaża publiczna w Luquillo. Ta moja nazywa się La Pared. Ta chyba się nazywa po prostu plaża publiczna. Nie mam żadnego pojęcia, jaką ma nazwę. Też jest spoko, ale zauważyłem, że tutaj jest o wiele więcej glonów jak w tamtej mojej części. Dzisiaj niestety ostatni dzień tutaj na plaży w Puerto Rico. Jutro jeszcze chciałbym odwiedzić Stare Miasto w San Juan, w stolicy. Miejmy nadzieję, że uda się bez problemu pojechać, cokolwiek zobaczyć. Dzisiaj troszkę pogoda popsuła plany, niestety rozpadało się dość sporo rano i teraz też się zapowiada, że będzie padać, ale tak jak muszę się dostać jutro do San Juan, aby złapać samolot. Dobra, udało się zlokalizować nazwę plaży. Nazywa się Playa Azul, czyli plaża niebieska. Naprawdę pięknie to wygląda z drona. Niestety jest mi przykro, że nie udało mi się wziąć mojego drona przez Nikaragłę, bo na pewno ujęcia wyglądałyby pięknie, ale no niestety życie jest jakie jest i
rząd Nikaragui nie pozwala na przewożenie drona. Trudno. Miejmy nadzieję, że kiedyś to się zmieni i będzie łatwiej wwozić taki sprzęt do niektórych krajów. Nie pokazałem Puerto Rico tak jak planowałem pokazać, ale na pewno odpocząłem mocno psychicznie oraz fizycznie. Skupiłem się na poszukiwaniu biletów na kolejną podróż, bo ktoś może powiedzieć, że przecież to banalnie proste. Wejść po prostu na Skyscanner i znaleźć sobie lot, ale czasy się zmieniają i te loty są naprawdę ograniczone, plus możliwości przesiadkowe, pomimo że wyszukiwarka pokazuje nam jakiś dany lot, są niekoniecznie, tak powiem, użyteczne, bo można kupić lot w dowolne miejsce, nawet do miejsc, które są zamknięte, ale to, że was wpuszczą czy nie wpuszczą, no to zależy już tylko i wyłącznie od tego, czy w danym kraju na przykład można robić przesiadkę. Czyli każdy z was może sobie kupić na przykład lot do Australii, a to, że was już tam nie wpuszczą, to nikogo nie interesuje. To jest tylko i wyłącznie w waszym zakresie, żebyście wiedzieli, czy możecie do danego kraju polecieć, czy możecie kupić bilet po prostu i wsiąść na ten samolot. Najwyżej po prostu stracicie którzy gdzieś tam machali do mnie, tak więc automatycznie mi się włączył polski. I mówię, to jest naprawdę, kurczę, teraz taka walka, wiecie, z tym, żeby sprawdzić milion restrykcji, bo teraz będę miał 6 lotów przez raz, dwa, trzy, cztery różne kraje i naprawdę to nie jest takie hop-siup. Słuchajcie, właśnie widziałem autobus przejeżdżający tędy, jestem w ogromnym szoku. Poczekajcie, podbiegnę. Kurczę, niestety nie widać, pojechał normalnie żółty taki autobus, który jeździ po Ameryce Centralnej, taki stary, szkolny. Nie wiem, czy to faktycznie był szkolny, ale ciekawi mnie to automatycznie teraz, czy można takim autobusem dojechać do San Juan. Nie ukrywam, że to byłaby po części przygoda. Zobaczcie, tam już leje, tak więc wszystkie plany poszły się pip, 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 pip. Dodatkowo zauważyłem, że od tej kamery, słuchajcie, mogę gadać godzinami. Odpalam ją i po prostu mogę, wiecie, ładować, buenas, ile wlezie. Mogę po prostu chodzić, wiecie, przez 5 godzin i nagrywać tych odcinków, ile wlezie. Oczywiście nie jest na rękę mi robienie odcinków cały czas przegadanych, ale chciałbym, żebyście czasami zaczerpnęli jakieś informacje takich bardziej praktycznych, na przykład jeżeli chodzi o loty, jeżeli chodzi o bukowanie czegokolwiek. To są ważne rzeczy, bo ja dostaję tych pytań mnóstwo, a nie zawsze udaje mi się każdemu z was odpisać w komentarzu, na przykład tym bardziej, że teraz tutaj na przykład w Puerto Rico nie mam dostępu do internetu i od jutra, w sumie od pojutrze zacznie się taka droższa część mojej podróży, bo to będą miejsca, które są ciężko dostępne, gdzie bilety były drogie, gdzie również noclegi są droższe. Pewnie się możecie domyślać mniej więcej, gdzie lecę. Jeszcze nie chcę wam zdradzać, no bo dopóki mówię, moja noga nie stanie w danym miejscu, to nie chciałbym się tym jakoś szczególnie jarać, pomimo, mówię, że jestem nakręcony na pewno tym całym wyjazdem, ale w tych czasach wszystko się może zmienić, tym bardziej, że teraz jakiś, słuchajcie, niby nowy wariat panuje, tak więc nie chciałbym tu mówić, że będę tu i tu, a się okaże, że mnie na przykład nie wpuszczą. Znowu trafiłem miejski autobus i to dzisiaj 100% się będę pytał już, czy cokolwiek stąd jeździ, jak często. Miejmy nadzieję, że to jedzie do San Juan. Nie mam możliwości podbiec tam raczej i zapytać, bo musiałbym doczekać na światło, ale już mniej więcej wiem, skąd to może jeździć. To już jest, słuchajcie, główna droga numer 3 prowadząca przez tę część wyspy. Ważna rzecz, o której zapomniałem wam powiedzieć. Wydawało mi się cały czas, że Puerto Rico jest dość biednym krajem, jeżeli chodzi o zarobki, z wysokimi kosztami życia, bo tak jest w wielu krajach, często Ameryki Centralnej, gdzie no, ludzie sobie muszą jakoś radzić. Koszty życia są nie najtańsze, a zarobki są
niskie. I tutaj podobno, z tego co się dowiedziałem u źródła, minimalna za godzinę stawka to 10 dolarów, czyli robiąc 160 godzin w miesiącu to jest 1600 dolarów i podobno jeszcze tutaj można wyciągnąć całkiem niezłe siano, na przykład pracując w knajpie. I tutaj znajoma powiedziała mi, że jak ona kiedyś pracowała w knajpie, to była w stanie wyciągnąć dziennie 50, 70, 80 dolarów tylko i wyłącznie samych napiwków, co jest naprawdę, słuchajcie, sporo. I mówiła, że spokojnie po 5-6 stów dolarów to ludzie tutaj wyciągają, niektórzy tygodniowo pracując na przykład w jakiejś knajpie. Zobaczcie, jakie ładne kapelutki, ale niestety wyprodukowano u kolegów tam po drugiej stronie. Nie ma tu ceny niestety. Chciałem wam pokazać mniej więcej, jak to klarują się ceny poszczególnych rzeczy. Tu macie na przykład 3 dyszki dolarów za taki surfingowy t-shircik. Czapki po 10 dolca to jest 40 zł, moim zdaniem bardzo spoko cena. Nie ma tragedii. Puerto Rico. Okej, ale dupy nie urywają. Wszystkie niezdrowe rzeczy w Stanach są stosunkowo niedrogie, zobaczcie. 99 centów za taką kolę. Prawie 2-litrową. I tu dla porównania, zobaczcie, za jedną godzinę pracy macie 12-pak piwka. No albo takiego Heinekena. Wiele produktów jest naprawdę w bardzo podobnych cenach, słuchajcie, jak u nas w Polsce. Zobaczcie, 1,79 dolara za taki piankę do golenia, 2,49, czyli to jest 10 zł. To jest naprawdę taka cena praktycznie jak w Polsce. Wydaje mi się, że da się w miarę tanio przepękać Stany Zjednoczone. Tutaj największym problemem są tylko i wyłącznie, chyba moim zdaniem, noclegi. Zobaczcie, wszystko jest w takim podobnym, takie cenie jak u nas praktycznie. Powiedziałbym, że wszystko praktycznie tyle samo co u nas, nawet elektronika chyba tańsza. Zobaczcie, po 5 dolarów za słuchawki na Bluetooth. Pamiętacie, jak po śniadaniu wspominałem wam o tym 7% podatku, który był naliczony do jedzenia? To teraz, kupując kolkę sobie i batonika, został naliczony podatek 10,5%, który nie był doliczany podczas jedzenia w restauracjach. Wyskoczyło, że jest to podatek stanowy 10,5%. Też jestem w szoku, bo nie spodziewałem się, myślałem, że produkty normalnie w sklepie, które są na półce, są już opodatkowane. Niestety zszokowałem się, nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem chyba w żadnym kraju, jeżeli chodzi o najzwyklejszy po prostu market. A już wam tłumaczę, o co chodzi z tym podróżowaniem po Stanach Zjednoczonych i gdzie jest największy problem. Jeżeli chodzi o podróż po Stanach Zjednoczonych, jak widzieliście, ceny są całkiem przyzwoite i praktycznie wszędzie. Nie wiem, czy zjecie jakiegoś burgera, czy kawałek pizzy, czy jakiegoś hot doga i się napchacie. Ale problemem jest nocleg, bo tutaj z reguły praktycznie wszędzie, w jakichś turystycznych miastach, trzeba zapłacić około 40-50 dolarów w jakimś getcie, jak to oni mówią, za łóżko w pokoju, gdzie bardzo często w tych pokojach śpią nawet bezdomni. A że jakikolwiek normalny pokój o normalnym standardzie trzeba żygnąć około 100 dolarów dziennie plus minus, czyli nawet licząc po taniości, jeżeli płacilibyście codziennie 50 dolarów dziennie za łóżko w pokoju, no to przy 30 dniach macie 1,5 kafla dolarów, co na dzień dzisiejszy daje 6000 złociszy. Dodatkowo przemieszczanie się pomiędzy miastami jest bardzo kiepskie i wszyscy mówili mi, że to jest jedna z najbardziej uciążliwych rzeczy. No i mówię, to jedzenie dałoby się jakoś tam w miarę przeboleć. Ja na chwilę obecną nie mam w planach przemierzania USA, ale nie ukrywam, że kiedyś, miejmy nadzieję, jak będzie taka możliwość, to chciałbym wam co nieco pokazać, bo wiem, że wiele osób jest naprawdę zainteresowanych zobaczeniem na moim kanale Stanów. Ostatnie przejście na plaży w poszukiwaniu jedzenia. Kurczę, muszę wam powiedzieć, że
przykra sytuacja, bo już byłem właśnie w trakcie bukowania moich dwóch ostatnich lotów i doczytałem, że można tranzytować przez ten kraj, przez który chcę lecieć, ale to nie jest takie łatwe, bo trzeba spać tylko i wyłącznie w certyfikowanych hotelach, a to oznacza $100 praktycznie za dobę, sam najtańszy chyba jest za 60, z czego jesteś w ogóle na jakimś kompletnym zadupiu i stwierdziłem, że tranzyt to miało być po prostu, wiecie, taki kilkudniowy chill out na tym miejscu, nie będę mówił gdzie, bo to pewnie się nie uda. No i się okazało, że muszę spać w certyfikowanym obiekcie, który mówię, kosztuje kupę siana i są, mówię, takie straszne lipy po 50, 60, 70 dolarów, gdzie kurczę, no jest bardzo słabo, jest po prostu przykro, bo już miałem kupić bilet, ale przeczytałem informacje, no jest lipa, no i wiecie, kolejne półtora godziny siedzenia, czytania i rozkminiania, czy mogę lecieć, czy nie mogę. Patrzcie, jak pięknie się zrobiło, tęcza, zachód słońca, falki, tam gdzieś w tle pada. Naprawdę te Puerto Rico jest bardzo, bardzo spoko, tylko pamiętajcie, żeby mieć samochód, bo bez samochodu jest straszna lipa. No i zdałem sobie sprawę, że jestem w kropce, bo znalazłem jeszcze jeden tranzyt pomiędzy innym lotniskiem, ale okazało się, że nie wolno robić tranzytu, tak więc to jest to, co mówiłem na początku, możecie sobie kupić bilet nawet za 10 tysięcy złotych. A to czy polecicie, czy nie, to zależy od tego, czy jutro ktoś będzie miał dobry humor i zmieni sobie nagle jakieś tam, wiecie, założenia na stronie internetowej, powie, że jednak z tego kraju to wy nie możecie jechać, bo jest turbo niebezpieczny teraz wariat panujący w tym kraju i dzisiaj mogliście, ale jutro już nie możecie, tak więc to jest turbo dołujące, bo naprawdę powiem wam, że godziny spędzone przed komputerem, aby znaleźć najlepszą opcję i trip planowany od 2 tygodni nie może być zrealizowany ze względu na zmieniające się jakieś rzeczy. Ja mogę kupić dzisiaj bilet, a jutro zmienią po prostu, wiecie, zasady. Straszny bezsens. Jedynym plusem tej całej sytuacji jest piękna pogoda tutaj w Luquillo i to mnie chyba trzyma dzisiaj, słuchajcie, przy życiu. Nie no, poważnie, naprawdę to jest lipa. Oczywiście, żeby nie było się użala nad sobą, to bardziej chodzi o to, żebyście wy się nastraszyłem, jak pies mi podbiegł pod furtkę. Bardziej chodzi mi, żeby uświadomić was, jeżeli byście chcieli gdziekolwiek teraz lecieć, naprawdę weźcie, przeanalizujcie wszystkie możliwe opcje, bo łatwo wtopić siano. Muszę powiedzieć wam tylko jedno. Jestem i właśnie kupiłem 2 kolejne bilety. Jeżeli którykolwiek z tych biletów na tej całej trasie, z tych 6 biletów mi runie, to jestem kompletnie w dupie. Tak więc trzymajcie, żeby się udało. Podjąłem ryzyko. Dopiero co gadałem do kamery, że muszę chwilę poczekać chyba i to wszystko przemyśleć i zaryzykowałem. Tak więc stres jest trochę, ale trzymajcie kciuki. Od jutra zaczynamy podróż. Nara!